Paco Power, System Imax, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy w klubie sportowym Paco przy Cezana 72, środowy poranek, a na treningu jest pan Michał Zieliński, 64-latek. Pozostaje mi nic innego, tylko pogratulować poranek, a pan już na siłowni przerzuca ciężary. Bo ja bardzo lubię zaczynać dzień od ćwiczeń, wtedy człowiek dostaje takiego kopa na cały dzień, dobrze się czuje. Także zachęcam do ćwiczenia rano, ale kto nie może w godzinach porannych, to każda pora jest dobra. Przychodzi pan do klubu sportowego Paco już od ponad 4 lat. Skąd pomysł na Paco? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby przychodzić na siłownię? Po pierwsze, ja zawsze lubiłem sport, a po drugie, w pewnym wieku pojawiły się problemy zdrowotne. Jednym z środków leczniczych także jest ruch. I od kiedy zacząłem ćwiczyć, ja staram się ćwiczyć w miarę regularnie, poprawiły się wszystkie wyniki, spadło ciśnienie i czuję się znacznie lepiej. Dlatego raz jeszcze powiem, każdy może ćwiczyć, każdy powinien ćwiczyć, każdemu to wyjdzie na zdrowie. Każdy bez względu na wiek, bo ja przypomnę, 64 lata, niektórzy sobie myślą, gdzie tam, jestem za stary, to już nie dla mnie. Wręcz przeciwnie, osoby po 60 właśnie powinny się ruszać troszeczkę. Lepiej, znaczy każdy może ćwiczyć w każdym wieku, bo dla każdego wieku można dobrać odpowiednie ćwiczenia, odpowiednie obciążenia. W klubie są trenerzy, którzy na pewno pomogą i na pewno dobrze to ustawią. Także nie należy się bać, że siłownia to jest takie jakieś piekło, straszne miejsce i że to tylko młodzi ludzie mogą tu przerzucać straszne ciężary. Można ćwiczyć z niewielkimi obciążeniami, z obciążeniem ciała po prostu i to wszystko będzie pomagać, to wszystko będzie procentować. Ulubione pana ćwiczenia to? O, tutaj ten drążek to jest rzecz bardzo przyjemna, dlatego że to po prostu wyciąga i prostuje sylwetkę, a no nie oszukujmy się, z wiekiem każdy ma pewne problemy z kręgosłupem, każdy zaczyna się garbić, to są bardzo nieprzyjemne bóle potem od kręgosłupa, więc to co wyciąga, co prostuje jest po prostu bardzo dobre. Internautom Paco.pl możemy zdradzić, że nie przychodzi pan tutaj sam, ale także z małżonką do klubu sportowego Paco. To jest najlepiej. Najlepiej jest ćwiczyć w małżeństwie. Bardzo dobrze jest też na przykład ćwiczyć z dziećmi, bo to jest dobra metoda, żeby u młodych ludzi zaszczepić zamiłowanie do sportu. Zawsze jak w gronie rodzinnym, przyjacielskim, to zawsze jest sympatyczne. Taka atmosfera jest tutaj u nas w klubie sportowym Paco przy ulicy Zana 72. Miło, serdecznie, przyjemnie. Zapraszamy wszystkich, szczególnie właśnie osoby po 60, tak jak pan Michał Zieliński i jego małżonka tutaj bardzo często zaglądają do naszego klubu. Zapraszamy zatem od godziny 8 do 22. Klub sportowy Paco przy ulicy Zana jest dla państwa otwarty.